Cześć moi drodzy, z tej strony Ospek, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam w serii Kieta 5 Życie Policjanta, w serii, której lubicie dobrą policyjną akcję. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, moi drodzy, 8000 łapek i już niedługo pojawi się odcineczek z tej serii. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej masełka właśnie, to jest właśnie ten cel, żeby właśnie to zrobić, żeby ten masełko w końcu może nabrał trochę rozumu. Ale to jest niemożliwe. A dzisiaj stoimy sobie już przy radiowozie. Przyjechaliśmy do jednostki wojskowej, bo oczywiście ostatnio była kolejna gafa, braliśmy udział w napadu na bank. Będąc w Akademii Policyjnej nie powinniśmy tego robić, ale to mój kolega Masełko, jak zwykle, wpakował mnie w kłopoty. Ciekawe, co z tego dzisiaj wyniknie, bo właśnie kierujemy się do Łysego, a jak wiecie, Łysy do najmilszych gości na świecie nie należy, więc chyba tym razem nasza Akademia się skończy. Panie sierżancie! Słucham cię, Ramirez. To jest konieczne, żeby gadać teraz z panem Trevorem? Oczywiście. Po tym, co wy wyżej nowy wywijali. A ty, Masełko, wyłaź z tego radiowozu w końcu. Kurde, Masełko, dawaj. Nie wyjdę. Wyłaź, bo się zaraz wyciągnę stamtąd. Masełko, wychodź. No rozrabiałeś, teraz będziesz miał. Nie wyjdę. Chodź, kubku, bo będzie mieć większy przypał. Chodź. No to. Idzie do trzech. No. Tato, pomóż mi, tato. Masełko, kiedy tu nie pomoże. Kiedy ty się przebrałeś? Co się to interesuje? Przebrałem się. Teraz się módl, żebyśmy nie mieli lipy, bo nas wyrzucą tym razem. Ja z tobą polecę. Jakby ojciec był tam w środku, to by nam pomógł. Ta twój stary wszystko załatwi. Dzień dobry, generale. Cześć, generale. Ojciec, porucznik Trevor Stone. Cześć, tato. Porucznik Trevor Stone, szukam go. To ten łysy? Tak jest. A to niestety już go tutaj nie spotkacie. Jak to? Po ostatniej sytuacji został zwolniony. To jak co to zrobił, został zwolniony? To haniebne. Ale super. To haniebne, co zrobił i nie mogłem mnie obraża. Sytuację. Ale... To przepraszam. Dobra, nie... To kto teraz przejmie Akademię? Ja czy kto? Akademię... Ach, tą desantową. Tak. To ja to zrobię. Tak. Ja wszystko wiem. Ja już czytałem papierki. I ja tutaj wszystko zrobię. A z tymi w pierwszej kolejności trzeba ich ukarać i zabrać im możliwość wychodzenia na przepustkę. To, co ostatnio nam wyrabiali, jest po prostu tragedią. Tak. To było superowe. Synu, muszę pogratulować ci. To, co zrobiłeś, jesteś bohaterem. No, jak bohaterem? Na razie swoje życie i cywili. Ale tak dalej będziesz robił, staniesz w przyszłości na moim miejscu. Ale to nie tylko moja zasługa. To też tutaj ten Armando pomógł. No, tak samo. To naprawdę dobrze zrobiliśmy? No oczywiście. Przecież to jesteście bohaterami. Ale przecież nie mamy uprawnień. To się załatwi, na spokojnie. To bez problemu, zaraz tutaj wszystko opierze. Załatwiamy. No. Okej. Okay. Panie generale, przepraszam, się wtrącę, ale oni powinni być zawieszeni za taką ustawę. Nie. Wszystko jest dobrze, panie komisarzu. Sierżancie. Tak, sierżancie. Dzisiaj apel macie? Tak. Tak jest. No to zapraszam wszystkich na apel. Dobra. Masełko, ty to masz szczęście, pajacu. Mówiłem ci. No moi drodzy, jak zauważyliście, to Masełko jak zwykle, kurde, się z tego wywinął. W ogóle ja też chyba mi się upiekło, zostałem okrzyknięty bohaterem. A ten nasz sierżant, no jest troszeczkę zażenowany całą sytuacją. W ogóle chyba generał idzie w złą stronę, bo baraki mamy w prawo, a ten idzie w lewo. Ale to jest generał, jemu wszystko można, pójdziemy za panem sierżantem. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie, czy w ogóle właśnie nasz tutaj generał powinien się tak zachować. Właśnie bije w blaszkę, dziwny jest ten gościu. Ja uważam, że powinniśmy mieć totalną lipę, no ale tak jak wam mówiłem wcześniej, z racji, że Masełko jest synem naszego generała, to chyba wszystko nam się upiecze. Witajcie na apelu. Pierwszą wiadomość, jaką chcę wam dzisiaj przekazać, że niestety pana porucznika Trevora Stone'a już nie zobaczymy. Opuścił Akademię. Ale Akademię przejmie generał. Cześć, tata! Witajcie, rekruci! Dzień dobry! Jak tam wam dzionek mija dzisiejszy?
Dobrze. Przygotowani na atrakcję? Tak jest. Panie komendancie, a pan tutaj co robi obok mnie? Jak stoi i prowadzę razem z panem akademię. Panie admirale, proszę tam, do szeregu stanąć. Jak do szeregu? No do szeregu. Się nie ciesz, Masełko. No. Pan też akademię zdaje? Tak, tak, tutaj. No, żartowałem, żartowałem, przepraszam. Panu nie wyszło prowadzenie akademii, więc dzisiaj ja tutaj przejmę z panem porucznikiem. Kapitan. Pokażemy wam, jak prawidłowy desant przeprowadzić. Taki wasz cel jest tych szkoleń. Polecimy dzisiaj na górę Mont Chiliad. Panie generale, ale to jest akademia policyjna. Nie, ale desant jest najważniejszy, to jest podstawa wszystkiego. Od tego się zaczyna akademię. Nie wiecie o tym. Polecimy, zrobimy. Pokażę wam z panem sierżantem, jak zrobić prawidłowo desant w bojowych warunkach. Lecz co to oznacza, dowiecie się już na samej górze. Zaraz skołujemy jakiś transport i polecimy do góry. Jakieś pytania? Czyli będziemy się raz skakać, tak? Tak, tak, tak. Bo ostatnio wam kiepskawo poszło. Masełko, mam nadzieję, że dzisiaj znowu pokażesz klasę. Jasna sprawa! Pokażesz kolego, jak to się robi. Cisza! Proszę nie odzywać bez pozwolenia. Dobrze. Wszyscy jesteście gotowi? Mhm. Ale przed tym jeszcze zahaczymy jedno miejsce, bo nie podobacie mi się. Tutaj pani za długie włosy ma. Ten pan to chyba w ogóle ma za długie, bo czapkę nosi, nie wiem dlaczego. I okularki szybkie. A to jest ciemno czy akademia? Więc myślę, że jeszcze o naszego barbera zahaczymy. Panie generale, to jest... Akademia policyjna. Tak, tak, rozumiem. Rasa, nie wojskowa. Ale to jest podstawa. Jak widzicie, to wszyscy na krótko są wzięci razem ze mną. Mi się wydaje, że ten oficer powinien robić teraz 10 pompek za to, że przeszkadza. Masełko. W sumie racja, ale niech już mu będzie. Ale uwagę masz. Dobra. Sierżancie, prowadź do barbera, a ja jadę. Co my w przedszkolu jesteśmy? To mamy za nimi iść? Coś słyszałem? Nic, no. Pan nie słyszał. Tak myślałem. Zapraszamy za mną, kadeci. Za nami, truchtem. Tak jest. Armando. No. Armando. Bo chyba mój tata pomylił jednak ten, grupy. Myślisz? Właśnie jakoś dziwnie, przecież nie jesteśmy desantem. Ty czekaj, przypał. O, co się stało? Kadeci, truchcikiem, jazda. Ona chyba myśli, że my jesteśmy z wojska. Ten, czekaj, zagadam do sierżanta. Panie sierżancie! Słucham. A ten, to on tak może z nami robić? Nie mam pojęcia, on jest u wyższą rangu. A, boi się, że cię zwolni, jak łysego. Niestety może się go odsłuchać. Dokładnie. Znaczy, Trevora? Dobrze, to będziemy się słuchać. Niech się pan boi go, bo może pan zostać zwolniony. Szybciej tam! Chodźmy sobie szybciej, bo dmuchasz przypał. Dobra, kompania, po kolei zapraszam do fryzjera, no i zrobimy coś z tymi czuprami. Dawaj, pójdziesz pierwszy. Jasne! Ciekawe, jak mu pójdzie, co nie? Hej, o, Masełko, wyszedłeś! No. To tak nas obcinają? No, super! Chcesz ci następny, bliżej? Bez gadania, dalej. Nie mamy całego dnia. Dobra, to chyba teraz moja kolej, już idę. Będę gangsterem, wiecie? Czuję to. Zobaczcie, moi drodzy, jak pięknie nas tutaj opitolili. Oficjalnie chyba dołączyliśmy do Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych. Musicie przyznać, że Armando totalnie nie pasuje łysina. Masełko też. W sumie wygląda trochę jak inna postać z mojej serii. No ale kurde, no generałek tutaj ciśnie na grubo, więc ciekawe kurde, jak jeszcze będzie wyglądać ta baba, która zaraz wejdzie i idziemy kurde na hardkorowe skoki spadochronowe. Po raz drugi. Dalej. No to ma być. O Boże. Ale ponętna! Co się stało? Mieć krótkie włosy. A co do szeregu? Przynajmniej będę mógł cię odróżnić od reszty chłopa. Nie. Ej, do co szeregu. Się stało? Gdzie? Ona uciekła. Sierżancie. Ej! O, paskę. Do szeregu. Raz. Tak jest.
Dobrze, kompania. O, przyszła zguba. Do szeregu, co to ma być? Co ona ma na głowie? Cicho się, pasełku. Dobrze, sierżancie. Musimy załatwić transport wieloosobowy, żeby wjechać na tą górę. Jest, generale. Dobrze. Jak wam się nowe fryzury podobają? Super! Bardziej opływowi jesteście. Podczas lotu będziecie. Na pewno na plus pomoże wam to. Tak, a czy wiecie, że nasza aerodynamika jest podawana wasze przez głowę? Co go kto pytał? Dobrze, mów. Mów, dobra ciekawostka. Dobrze, tak. Powiedziałeś, synu. Jest podawowana z tego powodu, że... A ty do szeregu nie wychodzi. Nie mamy włosów. O, przyjechał. O. Nie gapisz. Dobra, kompania. Ładować się na pakę i jedziemy. Tak jest! Dobra, trzymacie tam z tyłu, jedziemy, admirale. A dokąd jedziemy? Na górę Mount Chiliad. Jedziecie sprawdzani w bojowych warunkach. Ty, jak się czujesz tymi włosami? Wszystko okej? Okay? Co się stało? Powiedział, że tak, że podobało mu się wcześniej w tamtych włosach, a się rozmyślił. I co, i tak cię zostawił? Będzie dobrze, nie przejmuj się. Macie jakiś lokomotyw? Bo mi niedobrze. Rzeczywiście sobie podjeżdżamy tutaj na górę, na Mount Chiliad, czyli rzeczywiście te skoki są real, będziemy skakać. Uhu, ale fajnie, przecież jesteśmy policja, która jest w desancie. Policyjna desantownia. Desantownia policyjna. W sumie nie wiem, jak to nazwać. Myślę, że po prostu pojedziemy tutaj na rampę, wykonamy jakiś łatwy skoczek i generał się ucieszy i może zaczniemy zajmować się takimi rzeczami, jak powinniśmy zajmować się w Akademii Policyjnej. A myślę, że będzie ciężko, bo zwolnił Trevora. O, i chyba wysiadamy. Zapraszamy, zapraszam. Panie generale, można jeszcze pójść do tego fryzjera, żeby mi poprawić tą fryzjerę? Nie, już za późno. Mieliście okazję, nie wykorzystaliście, trudno. Co zapraszam do biurkę. No bo ta dziewczyna ma teraz taki jakby kamuflaż, że żaden facet jej nie będzie chciał, to dobrze chyba. To chyba tak nie działa, masełko. No, nie znasz się. Ty, jakie rysunki? Dobra, kompania, w szeregu, zbiórka. Tak jest. Na tą rampę idziemy? Panie sierżancie, do szeregu. Ja też mam skakać, panie generale. A co sobie myślisz? Po co bym cię dał? Tak to też bym cię wywalił razem z Łysym. Dobrze, kompania. Ostatnio wam za dobrze nie poszło. Oczywiście oprócz Masełka, bo Masełko dzisiaj będzie pierwszy skakać i wam pokaże, jak to się robi. Tutaj leżą spadochrony. Każdy sobie może wziąć jednego, nawet musi. I będziecie wykonywać skok. Skok będziecie wykonywać z tamtego krańca. Każdy widzi, żeby nie było znowu problemów. Będzie każdy wykonywać skok. Ja tam niżej, jak widzicie, taki pojazd tam stoi. Ale to mało ważne. Będę na was patrzeć i będę oceniać wasz skok. Puszczę flarę, gdy będziecie gotowi. Jakieś pytania? Mogę im pokazać, jak to się robi już? Tak, będziesz zaraz pierwszy. Ale na moją flarę. Okej? Okay. Dobrze, to już sam idę. Dobrze, to poczekaj jeszcze chwilkę, synek. Tak, możecie się ustawić już każdy po kolei. Odstęp od siebie, żeby nikomu się krzywda nie stała. Czyli jak skoczymy bez spadochron... Ej, Masełku! Czekajcie, jedę po spadochron. Panie generale, bo jeszcze takie pytanie szybkie. Tak? No bo ja tutaj patrzę na dół, a tam... Tam jakby coś machało. A nie wiem. Zdaje wam się. Ogólnie jeszcze nie powiedziałem, cel lądowania poprawny będzie na tamtym półwyspie. Widzicie każdy go? Tak, 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 tak. Tamten taki długi. Tak. Kto najdalej i najpoprawniej wleci, będzie o nim to najlepiej świadczyć. Dobrze, dobrze. Ja zlatuję na dół, kontroluję was. Tak. Tak daleko. Masełko, dasz radę. Wiem, że dla ciebie to nie są dalekie dystanse, ale dasz radę. Dobrze, to czekamy na sygnał. Tak, puszczę flarę, gdy będziecie gotowi do skoku. Dobrze, a pan co o tym myśli? Dramat, to jest dramat, Ramirez, idź tam. O, widzę, że nas sierżant nie jest w sosie. Ciekawe w ogóle, gdzie teraz ten generałek poszedł. Ciekawi mnie, co to za pojazdy tam stoją. Nie mam telefonu ani nic, żeby zbliżyć. Ale to jakaś ciężarówka tam jest, na dole tam była druga macha. I pan Dyrcio, o, pan Dyrcio właśnie jedzie, moi drodzy. Zobaczcie. Tylko jak on chce zjechać. Co on robi?
Nie gadajcie, że on chce tam zjechać. Nie, no co wy gadacie? Nie! Nie! Co on robi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To generał. Generał chyba ma przywileje. Dobrze, tato, lecisz! O! Żyje? O kurde, spada na dół! Jest. To rodzinne! Ma sobie śleć. I co, widzicie tą flarę? Wyszedł tam na górę, czy nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Armando! Jest flara! Flara, dobra, mogę? Startujemy! Znaczcie. Dobra, jazda, szybko! Woohoo! Ale super! Te rakiety z lewej! Co się dzieje? Rakiety z lewej! Ej, uważajcie, co to jest? Na dół! Co się dzieje, moi drodzy? Z rakiet do nas nawalają, co jest? O kurde, kolejne rakiety! Ej, skręca mi spadochron! Wow! Chłopaki, uciekajcie! Co się tu, moi drodzy, dzieje? Patrzcie, się rakiety tutaj latają! Co jest grane? I chyba pora ma... Do mnie strzela, co? O kurde! Powaliło go! Powaleni mi są! Te wojsko jest chore! Dobra, o kurde, czekajcie, ktoś mnie tutaj wyprzedza! Nie, no myślałem, że będę pierwszy i patrzcie się, nie dolecę jeszcze tak daleko. Ale to wszystko przez te rakiety, które do nas waliły. Oj, druga osoba teraz ląduje, trzecia, kurde, myślałem, że będę pierwszy. Uff, co mogę powiedzieć? To było hardkorowe wyzwanie. Tylko troszeczkę mi się nie podoba to, co zrobił pan generał. Ale widocznie, no, w wojsku chyba tak jest. Masełko, żyjesz? Tak! Ten twój stary to jest porąbany, co on zrobił? Nie interesuje się. Ale mam dla ciebie, słuchaj, bo widziałem, że przybiegłeś ostatnim, nie? No. To pamiętać, że byliśmy pierwsi. Pamiętaj tam, wiesz, że nic nie mogą, nie mają praw. Patrz, twój stary wyskoczył z samochodu i go wrzucił do wody. Co się dzieje? Witam, witam. Jak tam skoki? Co to miało być? Byłem pierwszy z Armando. No to gratuluję, wiedziałem, że... A wy nas pozabijaliście, co to miało być w ogóle? Mówiłem, nie odzywaj się bez pozwolenia, do szeregu. Pod oddział baczność, ja do szeregu. Ja też uważam, ładnie. Że to tak każda akademia tak wygląda? Tak jest. Tak. Każdy sądowiec musi wiedzieć, jak to się robi w prawdziwym życiu i jak to się w bojowych warunkach przeprowadza podczas akcji. Dobrze, kompania. Teraz muszę wszystko tutaj w notatkach sprawdzić, jak wam tutaj poszło i zapisać. Dobra. Ale mamy pewien problem mały. Wy jesteście na Akademii Policyjnej? Czy na desantowcach? No. Mówiłem od początku z kilka razy, czy Policyjna Akademia. No to mamy mały problem. Masełko, gdzie ja cię zapisałem? Nie wiem. Dzisiaj to... Nie wiem, jak już mam to opisać. Generał wysłał nas na desant, myśląc, że jesteśmy desantowcami, jakoś tak się to mówi, i strzelał do nas jakiś rakiet ze swoim tutaj koleżką. Prawie zginęliśmy. Ja myślałem, że ta akademia będzie poważna, że nabierzemy jakieś doświadczenie, jak tutaj pracować w terenie, pomagać ludziom. No ale jak widać... Będziemy wiedzieć, jak sprawować się na wojnie. Dlatego, moi drodzy, ślicznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie subka dzwoneczkiem. Pamiętajcie, 8000 łapek i lecimy z kolejnym. A więc, siemanku!